Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Księżniczek Disneya we współczesnym świecie. Ta seria miała dość długą przerwę na moim kanale, ponieważ ostatni odcinek pojawił się w październiku, więc no kilka ładnych miesięcy temu. Mam jednak nadzieję, że cały czas pamiętacie o tej serii i że chętnie obejrzycie kolejne odcinki. Dzisiaj właśnie zabieramy się za Mulan. Pod ostatnim odcinkiem z Pocahontas było naprawdę bardzo dużo komentarzy z Mulan. I te komentarze miały bardzo dużo lajków, setki lajków, także ja byłam w szoku, jak praktycznie jednogłośnie wybraliście kolejną księżniczkę do stworzenia. Mulan jest dość nietypową bohaterką, ponieważ to nie jest taka słodka, cukierkowa księżniczka jak większość disneyowskich, tylko to jest wojowniczka, bardziej troszkę może nawet chłopczyca, dziewczyna z wyjątkowym charakterem i wyjątkową historią. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko tutaj zawrzeć. Oczywiście zajmiemy się czytaniem bajeczki później, także nie martwcie się, jeśli lubicie ten moment, jeśli nie, to sobie wyciszycie, puścicie, nie wiem, radio i tyle. Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest tworzenie przez Was tych samych księżniczek, które tworzę ja. Zawsze Was proszę, jeżeli macie ochotę stworzyć swoją wersję danej księżniczki, to oczywiście zachęcam i żebyście, jeżeli macie ochotę, udostępnili to pod hashtagiem w galerii, żeby mogła wybrać kogoś do następnego odcinka, żeby go pokazać, żeby może trochę go wyróżnić. Tak też będzie w tym wypadku, więc jeśli chcecie stworzyć swoją Mulan, to pamiętajcie, by umieścić ją pod hashtagiem Mulan Kasiulcia w galerii. Wtedy w następnym odcinku możliwe, że to Wasza księżniczka się znajdzie. Później, słuchajcie, jak przeczytam Wam bajkę, to pokażę, która Pocahontas najbardziej skradła moje serce. Oczywiście przyjrzymy się tym z modami oraz tym bez modów. Także dwie takie najbardziej skradające moje serca moje serce? Mam je wiele? Nie, wydaje mi się, że mam jedno serce. Także skradające moje serce księżniczki zostaną pokazane na pewno po tym, jak przeczytam Wam bajkę. Co jeszcze, kochani, mogę tutaj dodać? No oczywiście, że najważniejsze, byście właśnie pisali swoje propozycje w komentarzach na dole. Jaka księżniczka ma być następna, kogo chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu? Pamiętajcie również, że wszystkie mody macie na dole w podpiętym komentarzu podane. Także jeśli coś konkretnego Wam się spodoba z ciuchów lub też ogólnie z wyglądu księżniczki, to poszukajcie sobie na dole właśnie w podpiętym komentarzu. Mam nadzieję, że znajdziecie. Dobra, kochani, to żeby może już nie przedłużać tej mojej poplaniny o wszystkim i o niczym, przejdźmy do historii Mulan. Przed tysiącami lat w starożytnych Chinach żyła sobie śliczna dziewczyna, Mulan. Mieszkała razem z rodzicami i pieskiem Mondralu. Ojciec Mulan był wielkim wojownikiem. W jednej z bitew został ranny w nogę. Jako jedyne dziecko Mulan czuła, że musi stać na straży honoru rodziny. Pewnego dnia przybył posłaniec od cesarza, przynosząc straszne wieści. Na Chiny najechali Hunowie. Cesarz rozkazał, by jeden mężczyzna z każdej rodziny wstąpił do jego armii. Schorowany ojciec Mulan miał znowu walczyć. Mulan wiedziała, że jej ojciec jest za stary, by walczyć. Późną nocą podjęła ważną decyzję. Po odmówieniu modlitwy do duchów przodków obcięła sobie mieczem włosy. Potem założyła wojenny strój ojca. Gdy rodzice spali, Mulan, przebrana za młodego mężczyznę, wskoczyła na rumaka ojca, Kana. Wyruszyła, by zamiast ojca dołączyć do cesarskiej armii. Znalazła sposób, by zadbać o honor rodziny. W obozie Mulan spotkała kapitana Li Shanga. Jak masz na imię? Zapytał Mulan. Moje imię to Ping, powiedziała Mulan. Ku jej zdumieniu Shang i inni żołnierze uwierzyli, że Mulan jest mężczyzną. Shang ciężko pracował, aby wyszkolić swoich żołnierzy i nauczyć ich dyscypliny. Mulan ledwo mogła sprostać tym wymaganiom. Zirytowany Shang kazał jej wracać do domu. Aby zdobyć szacunek żołnierzy, Mulan postanowiła wspiąć się po strzałę na wysoki słup. Było to najtrudniejsze zadanie, ale udało jej się to zrobić.
Mulan nie podróżowała samotnie. Towarzyszyli jej smok Muszu, wysłany przez duchy przodków jako jej strażnik, i świerszcz Kriki, który zawsze był po jej stronie. Razem napisali fałszywy list rozkazujący Shangowi i jego żołnierzom wymarsz przeciwko Hunom. Teraz Mulan miała szansę się wykazać i rozsławić rodzinę. Po rozważeniu wiadomości Shang poprowadził swoich żołnierzy w górę. Niespodziewanie zostali otoczeni przez tysiące Hunów. Mulan wpadła na świetny pomysł. Znalazła ostatnią naładowaną armatę i wykorzystując ogień Muszu podpaliła ląd. Po wystrzale na Hunów zeszła ogromna lawina śnieżna. Niebezpieczeństwo jednak nie minęło. Lawina śnieżna spadła prosto na Mulan i jej przyjaciół. Kan, wierny koń wojowniczki, ruszył w ich stronę. Dziewczyna wskoczyła na jego grzbiet. Uratowała też Shanga, którego już prawie zakrył śnieg. Podczas bitwy Mulan została ranna. Lekarz, który opatrywał jej ranę, odkrył, że Ping jest kobietą. Shang nie miał wyboru, musiał kazać Mulan odejść. Mulan, która została z Kanem, Muszu i Kriki, czuła, że zawiodła swoją rodzinę i samą siebie. Nagle usłyszała głosy Hunów. Mulan ruszyła do stolicy, aby ostrzec Shanga. Przekazała wiadomość, że Hunowie przeżyli i wyruszyli w kierunku miasta. Shang uważał jednak, że Mulan go zdradziła i nie ufał jej. Dziewczyna próbowała ostrzec innych, ale nikt jej nie wierzył. Wódz Hunów, Shang Yu, porwał cesarza, ale Mulan i Shang zdołali go uratować. Rozwścieczony Shang Yu gonił dziewczynę po pałacowym dachu, dokładnie tak, jak planowała. Mulan chwyciła miecz Shang Yu i przybiła nim płaszcz wroga do dachu. Nie mógł się ruszać, a Muszu i Kriki wystrzelili w jego kierunku rakietę. Siła eksplozji wyrzuciła Muszu i Kriki wysoko w górę. Mulan i Shang spadli razem na ziemię, gdy sztuczne ognie wypełniły niebo. Mieszkańcy miasta świętowali, Hunowie zostali wypędzeni, a stolica ocalała. Cesarz bardzo dziękował Mulan. Uratowałaś nas wszystkich, powiedział i zrobił coś niezwykłego. Ukłonił się przed nią. Wszyscy obecni na placu również się pokłonili. Cesarz poprosił Mulan, by została na dworze jako jego doradca, ale ona wiedziała, że powinna wracać do rodziny. W domu Mulan pokazała ojcu miecz otrzymany od cesarza. Przepraszam, usłyszeli za sobą jakiś głos. Czy Mulan jest w domu? Shang przywiózł Mulan jej hełm i został na obiedzie. Kochani, Mulan jest już skończona, ale zanim przejdziemy do oglądania jej strojów z bliska, przyjrzyjmy się może księżniczkom, które stworzyliście wy po obejrzeniu ostatniego odcinka z Pocahontas. Także Pocahontas najpierw bez modów. Nie ma znowu tak dużo tych zgłoszeń jak w przypadku Arielki. Może po prostu seria już wam mniej się podoba, albo po prostu nie przepadacie za Pocahontas. Tak też może być. Jeśli chodzi o Pocahontas bez modów, to wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie ta simeczka wygrywa od pasywa Pocahontas. Zobaczcie, według mnie naprawdę bardzo, bardzo świetnie stworzona. Jeszcze ładna jest, słuchajcie, ta też według mnie jest super, od Majki 24007, też fajnie i ciekawie wygląda, chociaż nie wiem, czy twarz nie jest z podstawowych, ale to, wiecie, to już bez przesady, tam nie będziemy aż tak się rozwodzić. Tutaj też simeczka, zobaczcie, od Karmelki. No i teraz sprawdźmy z modami, tutaj z modami jest już troszkę więcej tych simek i tutaj zdecydowanie moja faworytka, ta simka od Grania KC oraz ta. To jest po prostu hit, według mnie najpiękniej chyba tutaj Martini 270402 stworzył albo stworzyła właśnie Pocahontas. Także zdecydowanie najpiękniejsza według mnie i te włosy takie mega długaśne. No ale jak widzicie, jest też wiele, wiele innych, które od razu jak spojrzycie, to można powiedzieć, że to Pocahontas, jeżeli byście mieli wiedzieli, że to na przykład o księżniczki chodzi, więc patrzycie i mówicie o Pocahontas. Dobra, kochani, to żeby już nie przedłużać, wyłączam galerię i
przenosimy się do naszej Mulan. Jeśli chodzi o jej cechy, to dałam jej przede wszystkim udany rodowód, z tego względu, że ona, jak wiecie, bardzo, bardzo dbała o swoją rodzinę, tak jak słyszeliście w historii Mulan. Była to bardzo, bardzo rodzinna Simeczka, kochała swoją rodzinę, dlatego też dała mi cechę rodzinna, między innymi. Jest również perfekcjonistką i ambitną. Tutaj, słuchajcie, nie możemy jej tego odmówić. Bardzo się starała na tych szkoleniach tam dla tych żołnierzy i w ogóle chciała zrobić wszystko, żeby być chociaż na tak dobrym poziomie jak pozostali, także no myślę, że jest na pewno ambitna i perfekcjonistka. Pierwszy strój naszej Mulany postanowiłam, że zrobimy taki tradycyjny w właśnie chińskim klimacie albo japońskim klimacie. Ja naprawdę się nie znam na Azji, także wybaczcie, jeśli coś źle powiedziałam. I też jeszcze chciałam przeprosić za moje czytanie, za wymowę tych wszystkich nazw, tych świerszczy, czy tam co on miała tam Mulan, tych jej gąsek i węży, i w ogóle tych władców, no bo jak coś źle przeczytałam, wiecie, Shao Pao i te inne, no nie znam się na tych japońsko-chińskich rzeczach, także I'm sorry, jak coś źle przeczytałam. No więc dobra, wracamy. Pierwszy strój jej, taki bardziej tradycyjny, kimono i do tego te takie lacie, co oni noszą w skarpetach, nie wiem jak to się nazywa, japonki, ale takie tradycyjne bardziej, tak to wygląda. Jeśli chodzi o, kurczę, jej twarz, bo to jest najważniejsze, to postanowiłam, by zrobić jej krótkie włosy, ponieważ ona ścięła te włosy, jak szła do tego wojska i pomyślałam, że ta fryzurka będzie tutaj idealnie pasować, zresztą, no nie wiem, dajcie znać, czy według was jest podobna Mulan. Ja myślę, że nie jest aż tak źle, myślę, że jest całkiem okej, okay. Delikatna kreska na powiece, bo ona też tam, jak widzicie tutaj na zdjęciu, taki malutki zawiasek ma na końcu oka, a żadna kreska nie leżała dobrze na tak skośnych oczach, także jedynie chyba ta i jeszcze taka mocniejsza z rozświetlaczem, ale to już nie będę z niej robić, wiecie, jakieś glam princess, no więc tak zrobiłam, no i tutaj usta, wszystko pięknie, ładnie, no wydaje mi się, że nie jest tak źle. Drugi strój, zrobiłam jej aż trzy stroje, ponieważ chciałam też drugi, oprócz tego tradycyjnego, zrobić taki, jak zawsze robię w księżniczkach, że tak powiem, taka wersja na co dzień, czyli tak wygląda w tym wypadku. Ja wiem, że te klapki nie pasują do niczego, ale wydaje mi się, że takie trzy kolory przewodnie w Mulan to właśnie zielony, żółty i niebieski, także chciałam tutaj niebieski akcent dać, więc postawiłam na klapki. I'm sorry, ale dobra, niech no tak będzie. Trzeci strój zobaczycie potem, bo to jest druga wersja Mulan, której nie widzieliście na tworzeniu, na speedzie, bo zawsze jej nie pokazuję, tylko na końcu dopiero ją widzicie. Teraz oficjalny. A tutaj mamy przepiękną sukieneczkę, też w takim japońsko-chińskim stylu, do tego kołnierzyk wystający, białe rajstopki i też takie typowo japońsko-chińskie balerinki na obcasie. Makijaż bardzo delikatny, nawet chyba rzęs jej tutaj nie dałam, a nie dałam, ale bardzo, bardzo delikatne. Następnie mamy strój sportowy. Też również w takim stylu wszystko, mam wrażenie, utrzymane. Styl Marigold, o tak bym to powiedziała. Kto zna tą twórczynię modów, to na pewno wie, o co mi chodzi. Zresztą chyba każdy zna. Imprezowy. Ona teraz powraca znowu, słuchajcie. Ja widziałam nowe mody. Boże, cieszę się bardzo. Ta błyska chyba też od Marigold. No i przepiękne koturno balerinki. Też właśnie w stylu japońsko-chińskim. Bardzo mi tutaj spasowały. No i do pływania mam po prostu taki niebieski strój i arbuzowe japonki na platformie. Pamiętajcie, że linki macie zawsze na dole. Dobra, kochani, przyszła pora na strój numer 3. To jest taka druga odsłona naszej Mulan. To trochę kontrowersyjnie może być, bo raczej każdy by się spodziewał, że stworzy ją w tatuażach i tak mocno, jako mocną osobowość, ale chciałam właśnie zadziałać troszeczkę na zasadzie przeciwieństw. Czyli jak ona jest taką bardziej chłopczycą i bardziej taką nieśmiałą może osobą, tak tutaj w numer 3, ta-da! Tak, słuchajcie, ja nie umiem w te K-popy i te inne, ale chciałam coś właśnie na zasadzie takiej dziewczyny z teledysku troszkę stworzyć. Właśnie tak ją widziałam tutaj. No i zobaczcie, przepięknie wygląda. Jestem zachwycona tą stylizacją, autentycznie. Sandałki też takie, tutaj mamy te pończocho za kolanówki, spódniczka, różowa bluzeczka. No i włosy są przepiękne. Naprawdę, brwi są czarne, słuchajcie, dlatego, że jakbym zmieniła je w tamtym stroju na inny kolor, to
by nie pasowały do czarnych włosów, a to tamten strój jest taki, wiecie, najważniejszy. No jednak wydaje mi się, że nawet spoko to wygląda. Te czarne brwi korespondują z tą apaszko-chokerem. Z apaszko-chokerem. No, ta fryzurka jest przepiękna. Dobra, słuchajcie, dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej wersji Mulan. Czy jesteście zdziwieni i mówicie, Boże, Kasiu, co ty odwaliłaś? Weź ty sprzątnij ją, weź ty na czarny pomaluj. Nie. Dajcie znać oczywiście na dole. No i co, kochani, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało, że Mulan jest chociaż tyci podobna do tej z bajki. Pamiętajcie, że jeśli chcecie stworzyć swoją wersję Mulan i udostępnić mi w galerii, to dopiszcie hashtag Mulan Kasiulcia i w następnym odcinku możliwe, że to Wasza simka znajdzie się tutaj gdzieś w wideo. Na koniec oczywiście zobaczycie jeszcze zdjęcia takie pozowane z pierwszej i drugiej wersji naszej Mulan, także proszę, abyście pozostali do końca. Ja standardowo zapraszam na fanpage na Facebooku, gdzie troszeczkę więcej ostatnio się pojawia rzeczy takich niepublikowanych nigdzie indziej, oprócz fanpage'a, jakieś zdjęcia z rozgrywek i tak dalej. Więc serdecznie tam zapraszam, oczywiście na grupkę na Facebooku, na Instagrama, gdzie już niebawem tydzień ze zdjęciami na Insta i będę tam codziennie coś upychała, kubek z kawą, chociaż wiecie, o co chodzi, żeby coś było chociaż. No i ogólnie na wszystkie social media. Życzę Wam miłego dnia i do następnego!